wiecie, zasady takie podstawowe, żeby dobrze manewrować każdym jachtem na silniku. Pierwsza z nich to jest wiatr. Pomimo, że my poruszamy się na silniku i tak wiatr na nas oddziałuje i trzeba zawsze wiedzieć, z której strony wieje wiatr, bo będzie nas spychał. Druga zasada, bezwładność. To jest kawał masy. Akurat jesteśmy na łódce mojego kolegi, współautora naszego podręcznika, Michała Kaftanowicza. Ta łódka waży około 2 ton i nie ma hamulców. Żeby ją zatrzymać, trzeba używać biegu wstecz albo idąc na wstecznym biegu naprzód. Generalnie nie ma hamulców, ma swoją masę i nie zatrzymamy jej w miejscu. Trzecia zasada to sterowność. Jeżeli łódka nie ma prędkości względem wody, to ster nie będzie działał. Nie ma szansy. A na tego typu łódkach motorowych najlepiej one reagują na ster, jeżeli dodatkowo mamy wrzucony bieg naprzód. Bo przy skrętnym pędniku będzie on nam kierował strugę wody w odpowiednim kierunku, a przy płetwie sterowej śruba będzie wyrzucała wodę na płetwę sterową i też ją kierunkowała. Także lepiej będzie sterowała nam łódka, jeżeli będzie posuwała się po wodzie i jeżeli będzie załączony przynajmniej bieg wolno naprzód. Wiadomo, im szybciej popłyniemy, tym bardziej będzie słuchać nam steru, tylko później trudniej będzie nam ją zatrzymać. Kolejna zasada to efekt śruby. Efekt śruby to jest coś takiego, w wielu łódkach, w których występuje, na tej jest na przykład bardzo silny, po prostu na biegu naprzód i wstecz, tylko naprzód jest praktycznie on niezauważalny. Śruba stara się jakby ściągnąć nam rufę, prawo albo lewo, prawo albo lewo. Zależy to po prostu od konstrukcji łódki, od konstrukcji śruby i od tego, w którą stronę śruba się kręci. Ale jest prosta metoda na sprawdzenie, w którą stronę ciągnie nam rufę na biegu wstecznym, bo to nas najbardziej interesuje. Wrzucamy bieg wsteczny, stojąc jeszcze w porcie i staramy się po burtach zobaczyć, z której strony ucieka nam woda. Jeżeli woda wyjdzie na biegu wstecznym z prawej, to ciągnie nam w lewo i odwrotnie, jeżeli wyjdzie z lewej, to ciągnie nam w prawo. Kolejny z elementów, na który musimy zwrócić uwagę, to wspomniany już wcześniej troszeczkę przy sterowności efekt wody wyrzucanej na skręconą płetwę sterową. My możemy sobie to wykorzystać przy manewrach do nadrzucania rufy. Zanim łódka się rozpędzi, mamy wychylony ster maksymalnie na burtę, w lewo lub w prawo, dajemy naprzód trochę większe obroty i odrzuca nam w odpowiednią stronę rufę, zanim łódka się rozpędzi, zacznie ona skręcać. Te elementy, jeżeli będziesz pamiętać, będziesz pamiętała, będziesz spokojnie manewrować jachtem na silniku. Nie tylko motorowym, ale też i żaglowym. Wiatr, bezwładność, sterowność, efekt śruby i efekt płetwy sterowej wyrzucanej na wodę. Płetwy sterowej, wody wyrzucanej na płetwę sterową. Cóż, nie ma nic lepszego do nauki manewrowania niż praktyka, więc im więcej praktyki, te manewry będą z każdym razem lepsze. Nie na darmo się mówi powtórka matką nauki, a ja zawsze mówię, że początkujący wodniak ma bardzo dużo szczęścia i mało doświadczenia i jego zadaniem jest zdobyć doświadczenie, zanim mu się szczęście nie wyczerpie. Do zobaczenia na wodzie. Cześć!